Właśnie wróciłam ze szkoły i dzisiaj pokażę moją rutynę. To będzie moja realistyczna rutyna, więc pokażę wam, jak naprawdę tak wygląda. Więc pierwsze, co robię, jak wracam do domu, to szybko ogarniam pokój. Często jest tak, że jak rano wstaję i się śpieszę, to nie zdążę ogarnąć łóżka. Zawsze staram się mieć posprzątane łóżko, ale często jest tak, że jak później wstanę lub po prostu się spóźniam do szkoły, to nie mam czasu. I jak też przychodzę do domu i to łóżko jest rozwalone, to nie jestem w stanie normalnie pracować, więc zawsze ścielę, ponieważ mam takie poczucie, że nie wrócę do tego łóżka w ciągu dnia. Wzięłam ostatnie resztki z lodówki, ponieważ nic nie mam w domu. Zaraz będę miała korki z matmy, 2 godziny, do 17. Pora na suplementy, które są na mózg. One nie działają od razu, trzeba je brać przez rok, żeby poczuć różnicę. Też miałam małą przerwę w suplementach, jednak widać tą różnicę, jak nie bierzesz suplementu przez jakiś czas. Dzień dobry, cześć, czy mnie słychać? Tak, słychać. Dobra, to dziękuję bardzo za dzisiaj i do przyszłego. Dziękuję, do zobaczenia. Skończyłam. Ze względu na to, że nie mam kalendarza, po prostu sobie rozkleiłam wszystkie kartki. Każda jedna kartka to jest każdy jeden dzień, więc aktualnie muszę zmienić kilka rzeczy tutaj, ponieważ wiem, że jak teraz tego nie zrobię, to totalnie o tym zapomnę. Chcę teraz przez godzinę porobić angielski. Ja mam taki problem w sobie, że ja wszystko rozumiem po angielsku, ale jeżeli ja mam coś napisać i tak dalej, to dużo robię błędów. Dostałam jakąś pracę domową, więc muszę odrobić. Skończyłam się uczyć i chcę teraz zrobić moją sesję Duolingo, ponieważ obiecałam sobie, że będę robiła codziennie Duolingo i chcę się tego trzymać. You did not. Zajęło mi to dosłownie 5 minut, więc naprawdę każdemu polecam założyć Duolingo do różnych języków. Jest godzina 19, jest już trochę późno, jak dla mnie, ponieważ ja jestem tym typem osoby, która chodzi spać o 21, ale dzisiaj leci Top Model o 21, półfinał, więc chcę obejrzeć. Ja jestem teraz tym typem osoby, która zasypia o 21, a było tak 2 lata temu, jak kiedyś totalnie nie spałam przez całą noc. Potrafiłam nie spać 2-3 dni. Dawałam radę, teraz nie wyobrażam sobie tego. Zasypiam o 21, budzę się o 6, ale wiem, że to jest taki czas, że potrzebuję dużo snu. Naprawdę widać to też po mnie, ja się o wiele lepiej czuję. Też sama moja cera pokazuje po tym, że się wysypiam. Naprawdę radzę każdemu, żeby jak najwcześniej zasypiać. Nie mówię, że o 19, o 20. Też nie mówię, żeby o 21, no bo to już trochę... Ja wiem, że ze mną jest coś nie tak, ale najlepiej tak o 22 się kłaść spać. Wstajesz rano, wszyscy śpią, więc masz ciszę. Możesz się skupić na czymkolwiek i naprawdę polecam, bo to jest coś, co odkryłam rok temu i do tej pory się trzymam. Ale tak, ja wchodzę rzeczywiście w różne skrajności. Albo nie śpię po całych nocach, albo zasypiam o 21 i punkt 20 już leżę w łóżku, przygotowana.
Za 2 minuty zaczyna się Top Model. Oglądamy razem, jestem ciekawa. Ogólnie ja zawsze byłam wielką fanką tego programu. I to już nie chodzi o sam program, tylko wydaje mi się, że ja mam takie trochę spostrzeżenie, ponieważ na moje dzieciństwo, więc jak byłam mała, miałam tak około 4 lat i wtedy zaczynały się te sezony Top Model, to wiadomo, 4-letnie dziecko o godzinie 21 powinno iść spać, a ja zawsze po prostu, nieważne czy byłam zmęczona, zawsze czekałam do 21 i ja zawsze mówiłam: nie, mamo, będę oglądała Top Model i masz mi nie mówić, że mam iść spać. I do tej pory tak zostało. Może już teraz nie oglądam aż tak tego? Dziękuję bardzo za oglądanie. To była moja rutyna po szkole. Ja już lecę spać. Jest godzina 23, więc trochę późno jak na mnie. Chcę powiedzieć, że dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że mnie wspierasz. I widzimy się już za tydzień.